Hej, dziś rozmawiamy z Henrykiem, który jest działaczem Komunistycznej Partii Polski. Witaj, Henryku. Witam. No właśnie, mieliśmy porozmawiać o tym, jak to jest właściwie z legalnością waszej działalności, ponieważ, jak nie trudno zauważyć na waszych profilach i na waszych zlotach, promujecie się czerwoną flagą z sierpem i młotem, prawda? Jak to w ogóle wygląda w świetle obecnie polskiego prawa? No więc przede wszystkim zacząć od tego trzeba, że partia jest legalnie zarejestrowana w 2002 roku i nic od tego czasu się nie zmieniło, więc mamy 16 lat stażu. Oczywiście jest to Komunistyczna Partia Polski BIS, no bo tej samej nazwie partii, partii wiemy, że istniała w okresie przedwojennym, czyli między pierwszą a drugą wojną światową. Na początku, a nie będę zresztą o historii mówił, tylko o bieżącej organizacji. No cóż, no przede wszystkim trzeba powiedzieć, że może przytoczmy na moment, na początku fragment, właściwie nie wiem, co to jest, czy to jest kodeks prawa karnego, czy coś, ale kto publicznie propaguje... Mam przed sobą Konstytucję Rzeczpospolitej, która w artykule 11 pisze, że Rzeczpospolita zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Mhm. Więc to pierwsze zdanie. I w artykule 13 zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do praktyk totalitarnych. I wymienione są tu nazizm, faszyzm i nie wiem dlaczego komunizm. Nie wiadomo, w ogóle skąd tam się wziął. Tak, to mi się nie podoba, no ale taki zapis jest w Konstytucji. Rozumiem, że chodziło o piszącym Konstytucję o to, że w minionym czasie, bardzo odległym już czasie, budującym socjalizm, Związek Radziecki, stosowano może nie do końca prawne były, ale nie do końca akceptowalne przez ludzi działania. Tak, myślę, że wymordowanie kilkudziesięciu milionów ludzi można nazwać nie do końca akceptowalnym działaniem. Tak. Tak. No i powiedzmy ta, że tak powiem, zaszłość ciąży na komunizmie, więc ja cały czas jak rozmawiam, mówię ludziom, że ciąży na nas brzydka historia. Nie znaczy to jednak, że nauka jaką jest komunizm, nauka, bo to nie jest już tylko zespół poglądów pana Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, tylko na przestrzeni prawie 200 lat napisanych zostało tak wiele publikacji, że no, trudno tego nie nazywać nauką. Zresztą chyba co do tego nie ma wątpliwości, myślę. Znaczy, myślę, że mimo wszystko nie nazwalibyśmy tego nauką, ponieważ co by się nie pisało na temat komunizmu i wszelkich innych idei politycznych, w sensie nie używa się jednak metodologii naukowej i tak jak wszystkie inne nauki humanistyczne, to tutaj cytuję z profesora Wolniewicza, je się nazywa naukami jedynie przez grzeczność, ponieważ jeżeli nie stosują metody naukowej i metodyki naukowej, no to no ciężko mówić o nauce. Natomiast jest to w pewien sposób dziedzina badawcza, może nazwijmy to w ten sposób. To z takim, że tak powiem, rozumieniem nie bardzo się zgadzam, ponieważ ja jednak pamiętam, że były katedry marksizmu na uczelniach wyższych, a więc... Oczywiście, że były, tylko to tak jak mówię, nauki humanistyczne, dopóki nie stosują metodologii naukowej, to znaczy metody naukowej w badaniu swoich zjawisk, po prostu ich produkty ciężko nazwać nauką. Ale panowie, to jest zupełnie osobny temat, to jest może temat na kiedy indziej. Przechodząc jeszcze dalej właśnie, ponieważ tak jak mówisz, jest zagwarantowany z jednej strony wolność tworzenia organizacji politycznych, z drugiej strony zabronione jest tworzenie organizacji o charakterze między innymi komunistycznym, a z trzeciej jeszcze strony jest w polskim prawie zakaz propagowania symboli. Za dużo powiedziałeś, że zakaz organizacji komunistycznych, zakaz organizacji totalitarnych. Okej, przepraszam, totalitarnych, między innymi komunistycznych, tak to jest napisane w Konstytucji, jak czytałeś przed momentem, o ile dobrze pamiętam. Natomiast obok tego jest jeszcze zakaz propagowania symboli ustrojów totalitarnych, między innymi komunistycznych, między innymi nośników symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej, mam tutaj napisane.
Okej, czyli czy dobrze rozumiem, że twoim zdaniem sierp i młot na czerwonej fladze nie powinien się znajdować w jako symbolika totalitarna, czy dobrze rozumiem? Gdzie został określony zapis, w jakim paragrafie prawa międzynarodowego został określony, że sierp i młot są symbolami totalitarnymi. Znaczy nie jest to zapis prawa międzynarodowego, jest to po prostu wynikające z praktyki, ponieważ Związek Sowiecki się posługiwał tą symboliką, prawda? Swastyka to był kiedyś symbol szczęścia, ale odkąd Hitler ją sobie pożyczył, teraz się kojarzy tylko z jednym. Ale jednocześnie został przez Trybunał w Norymberdze ustalony, że te znaki stosowane przez partie hitlerowskie są znakami zabronionymi i na tej zasadzie traktuje się te znaki właśnie jako znaki totalitarne. Natomiast... Okay, czyli sam fakt, że tymi symbolami posługiwał się totalitarny system Związku Sowieckiego, czy Związku Radzieckiego, to twoim zdaniem nie jest wystarczający powód, żeby zaklasyfikować to jako totalitarne symbole? Muszę się z czymś takim zgodzić, bo to jest nadinterpretacja, że państwo było totalitarne. Państwo w Konstytucji nie miało zapisu, że było państwem totalitarnym. To jest swobodna interpretacja ludzi, że było to państwo totalitarne. Czy to nie jest swobodna, znaczy wydaje mi się, że jest to swobodna interpretacja tego, co działo się w tym państwie bardziej. To wszystko w gruncie rzeczy są to odczucia. Nie ma tego zapisu formalnego. I o to mi chodzi, że nie wolno takich odczuć zamieniać w zapis konstytucyjny zakazu działalności. Okej, czyli czy dobrze rozumiem? Twoim zdaniem, dopóki nie zostanie to zapisane w prawie międzynarodowym, jest to kwestia odczucia, tak? No, tak bym to określił. Na całym świecie komunistyczne partie działają i niedalekim czasie, bodajże chyba tydzień, dwa tygodnie temu, w Grecji odbył się zjazd Komunistycznej Partii Grecji związany z jej stuleciem powstania. Okej, okay. A mam takie... A przecież Grecja jest państwem kapitalistycznym, więc i członkiem Unii Europejskiej. Jak najbardziej partie komunistyczne są jak najbardziej legalne. Jak widać, wasza partia też działa u nas. Natomiast takie pytanie, mam pytanie jeszcze, czy te wszystkie... Bo, przepraszam, tylko skończę tutaj pytanie jedno, że... Bo mówisz, że to jest kwestia odczucia. Czy, jak sam powiedziałeś, w Związku Radzieckim były praktyki niezbyt, jak to mówiłeś, niezbyt akceptowalne. Tak, mówimy konkretnie tak. O zamordowaniu kilkudziesięciu milionów ludzi. Czy to jest kwestia obiektywna, czy to jest też kwestia odczucia? No i o historii to ja tak bardzo nie chciałbym rozmawiać. Okej, okay, bo... dobra, to możemy w to nie wchodzić. Możemy w to nie wchodzić, bo mieliśmy rozmawiać o legalności i o wolności słowa, więc możemy nie wchodzić w historię. Okej, okay, nie ma problemu. Okej. Okay. W takim razie, czyli uważasz, że sierp i młot, to, że był używany przez zbrodniarzy w Związku Radzieckim, to nie jest wystarczający powód, żeby zakazywać używania go przez was, dopóki nie zostanie to sformalizowane przez prawo międzynarodowe. Tak? Na tym zdaje się skończyliśmy. Ale masz skłonność do używania takich określeń kategoryzujących. Znaczy staram się to zrozumieć. Po prostu jeżeli coś mówię nie tak, to mnie proszę popraw. Nie ma nigdzie zapisu, że Związek Radziecki był państwem zbrodniczym. Nie wolno tak mówić. To można sobie rozmawiać prywatnie przy kielichu, ale już na przykład w takiej rozmowie, którą my w tej chwili prowadzimy, która będzie wyemitowana po to, żeby wysłuchali ją ludzie niekoniecznie znający historię, nie można używać terminu zbrodniczy Związek Radziecki, bo to dewastuje świadomość. Ponieważ nie zostało to formalnie uznane przez prawo międzynarodowe, tak? Związek Radziecki jest państwem, który podjął się może karkołomnej wręcz próby zbudowania ustroju sprawiedliwości społecznej. Okay. Ten ustrój, mimo wielu niedociągnięć, w znacznym stopniu udało się Związkowi Radzieckiemu zbudować. Okay. To do tego chyba nie ma wątpliwości. No... Tak jak mówisz, to już jest kwestia na troszeczkę osobny temat. Natomiast mam takie jedno pytanie do ciebie. Czy Trzecia Rzesza była państwem totalitarnym w roku 1944? Ona od początku miała taką praktykę totalitarną. Okej, ale w roku 1944 nie było jeszcze żadnych zapisów prawa międzynarodowego mówiących o tym, że Trzecia Rzesza jest państwem totalitarnym.
Ale za to w 1949 był Trybunał w Norymberdze, który tak. to znaczy zdefiniował. Zgadza się, ale czy w takim razie, dopóki nie było Trybunału w Norymberdze, czy III Rzesza była państwem totalitarnym, czy nie? W sensie, jak moglibyśmy to określić przed Trybunałem w Norymberdze? No w tamtym okresie oczywiście działacze partii faszystowskiej, hitlerowskiej pewnie by mówili to, co ja w tej chwili, że nie ma takiego zapisu, że państwo jest demokratyczne. Myślę, że to jest bardzo dobre porównanie, że działacze partii nazistowskiej, tak jak ty, broniliby wtedy swojej partii. Myślę, że to jest bardzo... Właśnie. Dodajmy, że wkrótce, powiedzmy po takim okresie, załóżmy, że ta rozmowa ma miejsce w 1944. Mhm. 5 lat później zaistniał taki fakt, jak Trybunał Zwycięskich Państw nad państw, które wygrały wojnę z Niemcami hitlerowskimi. W Trybunale... Przed Trybunałem postawiono wszystkich działaczy państwa hitlerowskiego i ustalono tam właśnie, że ich działania, ich praktyka funkcjonowania była totalitarna i na tej podstawie dziś faszyzm uznajemy za państwo, nie za państwo, za ideologię totalitarną. Ustrój oczywiście był totalitarny. Natomiast nigdy takiego zdarzenia nie było w stosunku do Związku Radzieckiego. Nadal istnieje pełne przekonanie o demokratyzmie w kręgu ludzi, o demokratyzmie oczywiście komunistów. Natomiast w kręgu ludzi, nie wszystkich oczywiście, ale w kręgu ludzi, no jakby to określić, ludzi, którzy uważają się za ludzi oczytanych. Zgadzam się jak najbardziej z tobą, że w wielu kręgach możemy to nazwać szeroko pojętą elitą intelektualną. Komunizm jest... wiele osób z tego kręgu sympatyzuje w pewien sposób z ideami komunistycznymi, że być może Związek Radziecki nie wprowadził ich w życie prawidłowo, ale być może oni by to zrobili lepiej. Masz rację, że istnieje takie przekonanie. Wielu ludzi chciałoby delegalizacji waszej działalności, tak? W sensie chciałoby, aby wam postawiono jakieś zarzuty, prawda? Na ogół ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy, że działają w interesie kapitalizmu de facto. Myślę, że oni wiedzą, że działają w interesie kapitalizmu. Myślę, że wielu z tych ludzi wie i bardzo świadomie działa w interesie kapitalizmu, ale to jest ponownie osobny temat. Tak, no świadomie, no to od razu znamy odpowiedź, bo wiadomo, że największym zagrożeniem dla kapitalizmu jest właśnie partia komunistyczna. Zgadzam się. Żadna inna partia, a właśnie komunistyczna, i właśnie dlatego komuniści są tak źle przez zwolenników kapitalizmu odbierani i właśnie dlatego kapitaliści, propagandyści kapitalistyczni robią co mogą, aby komunizm zohydzić i zniechęcić do jego jak gdyby poznawania, a jeszcze bardziej praktykowania. Owszem, jak najbardziej się zgadzam, że jak najbardziej zgadzam się z tezą, że kapitaliści chcą zohydzić ludziom komunizm. Jak najbardziej zgadzam się z tą tezą, to jest jak najbardziej formalnie rzecz ujmując prawdziwe. Natomiast atakowani jesteście chyba też, mam wrażenie, przez ludzi, na przykład przez krewnych ludzi pomordowanych przez systemy komunistyczne na całym świecie, głównie w Polsce i w Związku Radzieckim, więc to wydaje mi się, że to są nie tylko kapitaliści. Oni również, ale chyba nie tylko oni. Nie sądzisz? No dobra, ale tu działa niestety ta zła historia. Ja powiedziałem, że dlatego nie chcę rozmawiać o historii, okay. Nie dlatego, że ja tam kwestionuję pewne zdarzenia historyczne, mm-hmm. Tyle, że po prostu wiem, że pewnych ruchów ja bym nie wykonał. No ale okay, rozumiem. W czele partii radzieckiej był ktoś zupełnie inny, ktoś o zupełnie odmiennej osobowości i tematem chyba poważnej publikacji musiałaby być osobowość tego człowieka, co spowodowało, że on z zimną krwią podejmował takie, a nie inne decyzje. No bo na ten temat to i sami Rosjanie napisali wiele, powiedzieli wiele i mimo tego nie są w stanie jednoznacznie człowieka ocenić. Myślę, że mówimy o Stalinie w tym momencie, tak? W sensie... Podawanie tak, żeby tutaj już nie... Wydaje mi się jednak, że da się jednoznacznie ocenić tą postać, ale ponownie to jest już kwestia historyczna, ale czy dobrze rozumiem, że
ty na jego miejscu lepiej byś to zorganizował, tak? W sensie, dobrze rozumiem, bo mówisz, że nie wykonałbyś pewnych kroków. W sensie, gdyby komunistyczna partia, gdyby wasz zarząd, gdyby wasi działacze rządzili Związkiem Radzieckim, mówię, że dobrze rozumiem, że nie doszłoby do tego wszystkiego, tak? Zdecydowanym zwolennikiem jestem działań demokratyzujących, czyli nie na zasadzie, że sekretarz decyduje o wszystkim, czyli jeżeli jest podstawowa organizacja partyjna, to sekretarz jest Panem Bogiem. Nie ma czegoś takiego. Sekretarz jest, to funkcja wykonawcza. On ma to, co ustali forum członków, zrealizować. Natomiast ten model, który Związek Radziecki realizował, no troszkę się, tak powiem, troszkę to tak brzmi troszkę humorystycznie. No właśnie. Krótko mówiąc, odbiegał od modelu demokratycznego i w efekcie działo się tak, jak mówię, sekretarz był nie wykonawcą, a narzucającym wręcz pewne rozwiązania, a inni nauczyli się tej sytuacji pokory i grzeczności, wiedząc, że brak pokory i brak i sprzeciw kończy się źle. Mhm. Okej, okay, w sensie sprowadza się to do tego, że dotychczasowe próby implementacji komunizmu no po prostu nie poszły. Powiem delikatnie, były nieprawidłowe i uważam, że w drugim wydaniu, w momencie, kiedy będzie komunizm realizowany w jakimkolwiek państwie, czyli można powiedzieć wersja BIS, będzie ona o wiele, wiele lepsza, doskonalsza, ponieważ i bardziej świadomi jesteśmy popełnionych błędów i przede wszystkim wszyscy obecni członkowie są znacznie bardziej wykształceni. To jest rzecz nie do przesądzenia. Nie zapominamy, nie wolno nam zapominać o tym, że działacze poprzedniego okresu to często byli analfabetami. To też prawda. No i nawet sam Stalin to nie miał nawet szkoły średniej, no więc ukończona szkoła religijna. Chyba nieukończona. Nieukończona chyba szkoła religijna, wydaje mi się. No to więc ja też pewności nie mam. Może to nawet jeżeli by była ukończona, to jaki to był poziom? No powiedzmy obecnej szkoły podstawowej. Dobrze, ale w sensie wiadomo, to nie wszyscy, ponieważ na przykład architekci ludobójstwa w Kambodży skończyli Sorbonę, więc to nie jest tak, że wszyscy działacze. Halo? Tak, ale bardzo wielu niestety nie miało wykształcenia. To po wielu nie miało, to się zgadza. To z kolei nie miało takiej jakby takiej wizji komunizmu i traktowało komunizm, będąc już w partii komunistycznej, jako odskocznię do zrobienia kariery i nie wchodziło w szczegóły ideologiczne, a w szczegóły zrobienia większych pieniędzy dla samych siebie i dla swoich rodzin. No, innymi słowy, o ile dobrze rozumiem, ten wywód, to nie był prawdziwy komunizm po prostu, tak? To zwanie nie był. To nawet tego socjalizmem nazwać nie można. To była próba. Ułomna próba budowania socjalizmu. A dobra. To, że zaklinano, że komunizm, to wiecie, to jest tak, jak ja bym ubrał się w zielone ubranie i powiedział, no przecież cały jestem na czarno ubrany, albo na biało. Ja rozumiem, że ten pogląd podobnie to funkcjonuje i mówię, ja osobiście się nie do końca z tym zgadzam, myślę, że nazwałbym to jednak komunizm, ale to jest już osobna trochę dyskusja. Natomiast też tak powoli przechodząc do końca, mam takie pytanie jeszcze, czy gdyby ktoś chciał założyć obecnie na przykład partię narodowo-socjalistyczną albo faszystowską w Polsce i przystąpił do tego z założeniem, mówiąc, że poprzedni faszyzm i poprzedni nazizm zostały źle zrealizowane i tym razem nam się to uda, tym razem będzie lepiej. Tym razem, że tamte rzeczy to jest niechlubna historia, tamte rzeczy to były wypaczenia, że nasza myśl faszystowska jest poprawna i tamto to nie był prawdziwy faszyzm czy narodowy socjalizm. Czy twoim zdaniem powinno się takim ludziom pozwolić założyć partię faszystowską, posługującą się na przykład symboliką włoskich faszystów, które, tak jak mówię, nie są obecnie, nie zostały w Norymberdze potępione i tak dalej. Czy twoim zdaniem
Czyli gdyby ci ludzie mieli swój nowy, lepszy pomysł na faszyzm, nie taki jak te wypaczenia faszystowskie w przeszłości, czy twoim zdaniem takim ludziom powinno się pozwolić na działanie? No, poważne znowu uproszczenie w tym pytaniu zastosowałeś. No, jak można porównywać jedno z drugim? Skoro ustaliliśmy, że faszyzm został skrytykowany i prawnie zakazany, a w stosunku do Związku Radzieckiego takiego zdarzenia nie było, to nie można tych dwóch formacji politycznych porównywać w żaden sposób i nie można coś, co zostało już prawnie ustalone, jest naganne i nie ma co do tego dyskusji, to oni nie będą mieli prawa mieć do drugiej szansy. My natomiast nikomu formalnie nic nie zrobiliśmy. Znaczy, zrobili coś ludzie posługujący się tą samą symboliką, chociaż rzeczywiście nie byliście to wy jak najbardziej. Przy tym ogromie zła, jak już tak chcesz prowadzić rozmowę, trzeba powiedzieć o ogromie dobra, jakie zostało wykonane w krajach obozu socjalistycznego. Związek Radziecki 100 lat temu był państwem, no kto wie czy nie, w końcówce państw świata. Dziś jest mocarstwem. No do cholery. Dlaczego ludzie tego nie widzą? To przecież jest ewidentny, pozytywny skutek budownictwa socjalizmu. Ale po drodze w 1989 roku Związek Radziecki był ruiną i bankrutem jeszcze. Może warto przypomnieć. I trzeba dodać, że tylko dlatego, że się trafił pan na stanowisku sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, bo człowiek, który sprzedaje swój kraj, nie mając przystawionego do głowy pistoletu, jest zdrajcą do potęgi. Okej, ja rozumiem, ja rozumiem jak najbardziej tą perspektywę i... się należy. Ja mówię, jak najbardziej rozumiem tą perspektywę i na koniec mam jeszcze tylko jedno pytanie. Czy, bo cały czas mówisz o tych dokumentach prawa międzynarodowego, czy jeśli za kilka lat zbierze się komisja na przykład ONZ-u, Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeśli i oficjalnie zbada dokumenty, zbada historię Związku Radzieckiego i tak dalej, jeśli hipotetycznie, jeśli to zrobią i jeśli orzekną, że komunizm jest systemem zbrodniczym, analogicznym do narodowego socjalizmu i jednoznacznie go potępią, czy wtedy zmienisz swoje poglądy i porzucisz komunizm, ponieważ tak jak cały czas się odwołujesz do tego prawa międzynarodowego, gdyby to prawo międzynarodowe uznało komunizm za system zbrodniczy, to czy byś zmienił zdanie na jego temat? Ja, wiesz, lubię marzenia, ale tego typu teza w twoim pytaniu zawarta jest czymś, co nawet moje marzenia przerasta. Niewyobrażalne to jest. I nie stanie się do tego, nie dojdzie do tego, nigdy nie stanie się tak. Zbyt wielu ludzi lewicy, nawet jeżeli nie są komunistami, jeżeli się tylko uważają za socjalistów, uważa, że nasze działania były, są i zawsze będą dobre. Natomiast kwestia teraz, kiedy my swoje poglądy będziemy w stanie zrealizować. Ja tak na sam koniec, bo generalnie powoli tutaj... Halo? Generalnie się ze mną nie zgadzasz i mówię to... Znaczy nie. Jeszcze raz, przepraszam. Ponieważ generalnie się ze mną nie zgadzasz, chcesz koniecznie szybko zakończyć, żebym za bardzo nie propagował komunizmu na twojej terenie, czy tak? Nie. Wręcz przeciwnie, że ja się jak najbardziej z tobą nie zgadzam, natomiast jak najbardziej chętnie poznam twoją opinię i myślę, że widzowie też, natomiast kończyć powoli musimy, ponieważ siedzimy tu już ponad pół godzinki i chciałem tylko zwrócić uwagę, że ja jak najbardziej rozumiem postawę ludzi, którzy chcieliby krytykować tego, jak w praktyce wygląda kapitalizm w wielu krajach i jeżeli ktoś chce wytykać błędy, wytykać niesprawiedliwości społeczne, wytykać niehumanitarność pewnych rozwiązań, świetnie, uważam, że jak najbardziej warto wytykać takie rzeczy, jeżeli ktoś chciałby coś z tym robić, to proszę bardzo, natomiast jednocześnie uważam, że krytykowanie kapitalizmu, jednocześnie chwaląc komunizm, to jest delikatne nieporozumienie i brak znajomości historii, ale ponownie wiem, że na tym polu się nie zgadzamy, także zachęcam widzów do wypowiedzenia się w tym temacie i wyrobienia sobie własnej opinii.
Tylko zaznaczę jeszcze, żeby te komentarze były relatywnie kulturalne, bo wiadomo, że internet w ludziach różne demony wyzwala. Także, tak jak mówiłem, Henryku, ja bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że była ona w jakiś sposób informatywna dla widzów. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, to zobaczcie również inne nasze filmy. Zachęcam też do odwiedzenia naszego Facebooka, a jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na Patronite. Do usłyszenia.